To już druga edycja wydarzenia gromadzącego wszystkie sporty deskowe w jednym miejscu. Dzięki współpracy z Urzędem Miasta w Karpaczu powstała możliwość zorganizowania imprezy typu Whole City Event. Mieszkańcy oraz turyści mogli oglądać wyczyny sportowców we wszystkich bardziej uczęszczanych punktach miasta. Każda nazwa ma się składa tylko z jednej, na końcu board, czyli deska. A to, że wcześniej jest przydomek właśnie windsurfing od wiatru, kni od klękania, czy snowboard od śniegu, czyli snowboard. No w tym wypadku te elementy angielskie musiały wejść w grę i jak gdyby w tym nie mamy odpowiednika polskiego, nawet nie próbujemy tego nazywać. Także w tej chwili jesteśmy na drugim Everyboard Festiwalu w Karpaczu. Wszystko dzięki gdzieś tam sile młodzieży i uporności pana Fudelhändlera. Jak na drugą imprezę, naprawdę na fajnym poziomie i myślę, że tak będziemy trzymać do niedzieli. Ta pogoda nie pokrzyżowała dzisiaj trochę szyków? No pokrzyżowała szczególnie tym osobom, którzy zjeżdżają na deskach po ulicy, po asfalcie, gdyż jest mokry i wtedy są problemy, żeby rozegrać te konkurencje, chociażby szybkościowe na longboardzie. Zwiąże się to z niebezpieczeństwem, ale już nie pada od kilku chwil, może się przeschnie ulica i będzie wszystko w porządku. Kilka niespodzianek i mieliśmy sensacyjnych. Następne nowe dyscypliny deskarskie weszły. Przed chwilą demonstrowaliśmy kniboard. Jest to deska wodna, podciągana na motorówce lub na wyciągarce, na której się nie stoi, tylko klęczy. No, od nazwy, nazwa ma od tego, że się klęczy, kniboard. I kolejna dyscyplina, to mamy z boku, obok trampolina. Przed chwilą był występ mistrza Polski w gimnastyce akrobatycznej, chłopak z Jawora, który skacze na, no to już sam zapomniałem, jak się to nazywa, ta nowa dyscyplina, ale to jest kolejna, która w tej chwili 26. dyscyplina. Adrenalina sięgała zenitu, szczególnie podczas pokazów. Na festiwalu prezentowano 26 dyscyplin związanych z deskami. Zawody odbywały się m.in. na ulicach Karpacza, na stadionie, na budowanym specjalnie na festiwal torze skimboardowym i wakeboardowym, rynnie wodnej i rampie do skateboardu. Jest to dyscyplina sportu stosunkowo nowa w Polsce. Znaczy trwa około 10 lat, ale rzeczywiście znana jest dopiero od kilku. Jest to sport, na którym pływamy na desce ze sklejki na płytkich akwenach. To jest centymetr, 2 centymetry wody. Właściwie ślizgamy się bardziej niż pływamy i wykonujemy różnego typu ewolucje. Albo na przeszkodach, albo na płaskiej wodzie. Tą dyscyplinę może uprawiać każdy. Nie ma żadnych przeciwwskazań. Są to od małych dzieci, zupełnie malutkich, 4-letnich, 5-letnich, do osób w wieku moich rodziców, czy nawet dziadków. Jeśli ktoś jest tylko w miarę sprawny fizycznie, jest w stanie podbiec kawałek i podskoczyć, to może uprawiać ten sport. Wiadomo, bez jakichś większych ewolucji, już w starszym wieku, ale zdecydowanie pływać może każdy. Będę przeprowadzać małe szkolenie dla dzieciaków, dla dziewczyn. Będą się uczyć jakichś takich podstaw. Nie wiem, czy już coś potrafią, czy jeszcze nie. Jeśli nic nie potrafią, to oczywiście zaczniemy od rzucania deski, wskakiwania na deskę, krótkich ślizgów, czyli takich zupełnych podstaw. Jak będzie im dobrze szło, to może jakieś triki pokażemy, ale to wiadomo, dla chętnych bardziej. Ale zdecydowanie każdego zachęcam, żeby spróbował. To jest bardzo fajny sport, mało skomplikowany, bardzo tani. I wystarczy jakikolwiek człowiek, który ma o tym pojęcie, żeby nauczył nas podstaw, a dalej możemy się już sami rozwijać, oglądać filmiki i naprawdę są ogromne możliwości. Mamy mountain board downhill. Na deptaku naszym głównym od Mieszka do banku jest w tej chwili longboard. Rozgrzewka i za chwilę będą eliminacje w systemie jadących dwóch, także pierwszy wygrywa i przechodzi dalej. I za chwilę będzie według programu, przed chwilą mówiliśmy o tym, że skimboard będzie o 15. Przede wszystkim no, najważniejszą atrakcją to jest ten śnieg, który tam widzimy, 200 ton śniegu, za chwilę będzie wykorzystany, czyli mamy snowboard, zjazd, freestyle na tyczkach, nie na tyczkach, przepraszam, na tyczkach, na relingach i na barierkach, także to jest freestyle. Friski i snowboard jest na śniegu. Później po prawej mojej stronie, po państwa lewej, mamy kolejną skocznię, w tej chwili jest pompowana poduszka i tam także też wyjątkowo tylko w Karpaczu, to jest bardzo wyjątkowe, na poduchę skaczemy na kółkach i najeżdżamy także na śniegu. Następne 10 ton zostało tu usypane. Pierwszego dnia podczas rozpoczęcia imprezy relacją na żywo z poszczególnych dyscyplin transmitowaną w internecie obejrzało ponad 6 milionów osób z całego świata. Fajowo, rok temu też było fajnie.
Super. Elegancko, trochę pogoda nie dopisała, ale mimo wszystko jest naprawdę dobry klimat. Widzę w niej tak ogromny potencjał, że za 2-3 lata, jeżeli byśmy mieli fundusze, to firmy, sponsorzy będą się o taką imprezę bili. Jest to taka jedyna impreza praktycznie na świecie, która skupia w sobie tyle sportów ekstremalnych, deskowych i miejsce jest fantastyczne, Karpacz, góry, śniegi, wody, a perspektywa jest ogromna. Jeśli będą sponsorzy, to można zrobić imprezę na skalę europejską, może nawet i światową. Jednym z najbardziej widowiskowych były zmagania longboardzistów ścigających się na głównej ulicy miasta. Spora prędkość i mokry asfalt sprawiały zawodnikom sporo problemów. Mimo że niektóre upadki wyglądały groźnie, poza zadrapaniami nikomu nic się nie stało. Można wyróżnić kilka jakby rodzajów longboardingu, czyli począwszy od takiego zwykłego jeżdżenia po mieście, przemieszczania się, aż do downhillowych zjazdów, czyli szybkich zjazdów z góry. Wbrew pozorom jest to zdecydowanie łatwiejsze niż deskorolka, ponieważ mamy większe traki, większe koła, większą deskę i to wszystko jest stabilniejsze. Na miejski stadion specjalnie z myślą o miłośnikach sportów zimowych zwieziono kilkadziesiąt ton śniegu. Jak na nartach się wykonuje takie triki? Bo jeżdżą również zawodnicy na deskach snowboardowych, a to troszeczkę różny poziom trudności, można powiedzieć. No nartki różnią się tym, że jednak się rozjeżdżają, trzeba gdzieś tam je spójnie trzymać. Ale jak widać, chłopaki tutaj spokojnie sobie dają z tym radę i są na równi ze snowboardzistami. Everyboard Festival śmiało można podsumować jako imprezę udaną. Za rok kolejne duże sportowe emocje.